Już? Tak. U siebie w Wiedniu czy w Wiedniu? Rucha, cipy, Bobo, Austro-Holzburska. Strali muchy będzie wiosna. Mówiłam ci, że po mamie takie bym powiedzenia kupię. Nie do końca jest na tym jarmarku fajnie. Dzień dobry kochani, z tej strony Manicure. A to jest Praga, Wiedeń, Budapeszt i jeszcze raz Praga, to znaczy Pragi nie będzie, no bo wyjechałam z niej o 4 rano i wracam o północy. Aktualnie znajdujemy się w Wiedniu, na jarmarku bożonarodzeniowym, bo tak jest właśnie mój cel tutaj tego przejazdu. Znajdujemy się aktualnie na placu Marii Teresy. Po prostu. Prawdziwy jarmark bożonarodzeniowy nie byłby jarmarkiem bożonarodzeniowym bez grzańca. Tym razem spróbowała białego wina Marillen Punch. Pane białe wino z sokiem z brzoskwini i jakimiś tam przyprawami. I naprawdę bardzo dobre, bardzo słodkie. No a kubeczek wiedniowy jest taki sam jak we Wrocławiu. No a cena za taki panczyk 5,50 za Marillen Punch i 5 euro za ten kubeczek dokładnie. Lecimy dalej na Wiedeń, podziwiać jaki on jest piękny, ale szczerze wam powiem, że za bardzo on od Pragi to on się jakoś nie różni, przynajmniej na ten pierwszy rzut oka, ale pójdziemy dalej i się przekonamy. No i teraz znajdujemy się na tym głównym jarmarku w Wiedniu. Ej, nie wiem, czy to jest główne. Aha, no dobra, no to być może znajdujemy się na tym głównym jarmarku we Wiedniu. Mówi się we Wiedniu czy w Wiedniu? W Wiedniu. We? W. W Wiedniu. Single W. Co? A jeżeli chodzi o moją znajomość niemieckiego, to jest bardzo słaba, w ogóle bardzo jestem w szoku, ile krajów w tym roku zwiedziłam bez totalnej znajomości języka. I między innymi właśnie jest to ten niemiecki. Jedyne co umiem to jest Eine Würstchenbite. Wydaje mi się ważnym zdaniem, jeżeli ktoś lubi kiełbasy. Ale fajnie by było, żeby spróbować jakiegoś takiego lokalnego jedzenia. Czy my wiemy, jakie jest lokalne jedzenie w Wiedniu? Chyba nie. No dobra, to po prostu wypijemy bardzo dużo grzańca i zjemy pretzla. Kotlet schabowy możemy zjeść. Schnitzel! Schnitzel. Eine Schnitzelbite. Tak, zawsze myślałam, że niemiecki jest jednak tym takim harsh językiem, to jednak wcale nie jest. On jest tak śmieszny, on jest tak słodki, tak śmieszny po prostu. Ja, Joanna, to już. Taka urocza karuzelka jest. No wiadomo, jakby pogoda nas nie rozpieszcza, no ale wiadomo, jest też jesień. W sumie się zastanawiam, czy wolałabym, żeby padało śniegiem, czy żeby było tak szaro-buro, jak jest teraz. Ogólnie Austriacy są mega mili, bo wcześniej jak stałyśmy z Mają, jak przyszliśmy tutaj, to jak takie dwie ośle łączki, po prostu nie wiedzieliśmy, jak mamy przejść, a jechał pan na rowerze. No tak właśnie mówię, z dziada pradziada. Strali muchy będzie wiosna. Mówiłam ci, że po mamie takie bym powiedzenia kupię. Właśnie stałyśmy jak takie dwie ośle łączki, no i ten pan tym rowerem chciał przejechać, ale co było dla mnie bardzo zaskakujące, on nam podziękował za to, że w końcu jak święte krowy zdecydowałyśmy się zejść z tej jego trasy. No a w Polsce, albo przynajmniej gdybym ja była na jego miejscu, to już bym się zaczęła wkurzać, także naprawdę ta mentalność jest tutaj zupełnie inna. Tak samo też byłyśmy w kawiarni i naprawdę tam ludzie byli mega przymili. Tutaj też oduśmiechiwają się ludzie. Nie wiem, czy chciałabym tutaj mieszkać. Jakby nie mam tego, co na przykład miałam, jak przyjechałam do Pragi. Wow, jejku, jakie piękne miasto, chcę tutaj mieszkać, muszę tu zamieszkać. A tu mam takie po prostu, że taka trochę Praga, tylko mówią po niemiecku. Bo naprawdę Wiedeń jest bardzo podobny do Pragi. No jest bardzo dużo Czechów, to wiadomo, bo jest blisko. Ale musi być to fajny kadr. No, ja to jestem taki elektroniczny Janusz trochę. Poszliśmy sobie na obiad. I wiadomo, że jak jesteśmy w Wiedniu, to musimy spróbować tej takiej regionalnej kuchni. I nie mogłoby się obejść inaczej niż bez sznycla. Czy my wiemy, jakie jest lokalne jedzenie w Wiedniu? I jakby, wiecie, sznycel to jest taki, powiedzmy, nasz schabowy, ale tu jest taki bardziej deluxe. To jest talerz większy niż moja głowa. Jeżeli sobie go tak rozkroimy, zobaczcie, jest cieniuteńki po prostu, także jest idealnie utłuczony. I najlepsze jest to, że tutaj w ogóle było słychać, jak oni tłuką tego kotleta. Także naprawdę świetna restauracja. Jeżeli chodzi o ceny, no to są. Naprawdę bardzo dobre jedzenie i tak samo też ta... To jest co? To jest sałata bazowana na ziemniaku. I ona jest taka lekka. Z cebulą. A, i z cebulą, dobra. I to są taki ziemniaczek ugotowany, pokrojony. Z takim susikiem właśnie nie wiem, z octem chyba? Może z cytryną? No i tu jest właśnie też taka cebulka. Fajne, takie lekko kwaskowate. I kapustę też sobie zamówiłyśmy. Szczerze? Ja myślałam, że to będzie taka kapusta, wiecie, taka gotowana, taka zasmażana. Jaka, taka wiecie, taka typowo austro-holzburska.
Co ja gadam? No ale nie, to jest taka po prostu zwykła kwaszona, ale naprawdę bardzo dobra. Teraz właśnie jesteśmy w drodze do Budapesztu, ale odnośnie Wiednia. Naprawdę na początku, jak właśnie zobaczyłam ten Wiedeń, tak pomyślałam sobie, a no takie nic specjalnego, takie nic moc. W sensie potem wieczorem ten Wiedeń jakoś mi się tak odmienił po prostu. Bo jednak, no nie wiem, jest takim bardzo uroczym miastem. Takiego mojego punktu widzenia to jest takie miasto, które jest małym miastem w dużym mieście, w sensie takim niby dużym, niby małym. Jak sobie przechodziłyśmy, to dużo Austriaków właśnie sobie po prostu gdzieś tam siedziało w jakichś kawiarniach, sobie piło, rozmawiało. Była też jedna imprezka, która kończyła się o 22. Wiedeń mi się kojarzy z takim bardzo poprawnym miastem. Tak. O, ale teraz jedziemy do tego Budapesztu i tak patrzę na to, gdzie Red Budżetem jeszcze można pojechać. I się zorientowałam, że to jak jest Wiedeń, to jest taki torcik. Jest torcik Schehera w Wiedniu. I to jest takie, wiecie, takie lokalne jedzenie. No jak wiecie, zjadłam sznycle, który kosztował tyle samo co mój nocleg, bo 27 euro. Ale nie zjadłam torcika Schwarzwald, torcika Schehera nie zjadłam. No i trochę jest mi przykro, ale przynajmniej mam po co wrócić do tego Wiednia, a na pewno wiem, że do tego Wiednia chciałabym jeszcze wrócić, ale jak będzie cieplej, no bo jednak ta jesień nie rozpieszcza. No a co jest jeszcze śmieszniejsze, jedziemy teraz do Budapesztu i to są te termy budapesztańskie, węgierskie. I tam też nie pójdzie. Ale jarmarki są? Są, będą, na pewno. Wiedeń na pewno oceniam na bardzo, bardzo fajne miasto. Na pewno tam jeszcze wrócę, żeby sobie zobaczyć takie bardziej lokalne życie. Ale bardzo dużo chodziłyśmy. Mam na zegarku zrobione 40 tysięcy kroków. Już się mogłam wyspać, najadłam się, śniadanko zjadłam, kawkę wypiłam. Także mogę jechać i zwiedzać fajnie Budapeszt. Juregeld, witamy w Budapeszcie. Bo to jest część naszego tripa, żeby również zobaczyć jarmark różnorodzeniowy w Budapeszcie. I tak, węgierskiego totalnie nie umiem, także jest to kolejny kraj, w którym nie umiem języka. Mało tego, co jest najlepsze, nie działa mi w ogóle internet w telefonie, tak, że nawet nie jestem w stanie nauczyć się kilku słów. Trzeba było to zrobić wcześniej. Jedyne, co wiem, to rucha, cipy i to znaczy ubrania, buty albo na odwrót. Ale taki właśnie mam głupi humor. Chodźmy coś zjeść, chodźmy coś wypić, chodźmy zobaczyć piękny Budapeszt. Mam nadzieję, że taki będzie. Trochę problemy z tym, jeżeli chodzi o wybór. Dobra, wychodzimy stąd, chodzimy. Nie ma co marnować czasu w apartamencie, jak Budapeszt czeka. No ogólnie, jeżeli byście chcieli kiedyś w Budapeszcie wejść na Cytadelę wieczorem, bo może będzie ładnie oświetlona i może będzie ładnie widać Budapeszt, to odradzam zdecydowanie, bo po prostu kręcimy się już tutaj prawie godzinę i dalej jesteśmy w jakimś miejscu, które jest odcięte od cywilizacji w ogóle. No a tu jest jakiś remont w ogóle, którego się nie da przejść. No i co? No i przykro, ale kroki przynajmniej są zrobione. Także o tyle dobrze. Dobra, chodzę aktualnie na basztę. No i tutaj, na tej baszcie, to jest, słuchajcie, prawdziwie... prawdziwie średniowieczny klimat, no. Tutaj już mi się Budapeszt podoba. W sensie ta cytadela to naprawdę była jakaś taka po prostu wtopa, ale tutaj to jest ładnie. Jeżeli miałam porównać sobie Wiedeń do Budapesztu, to właśnie Budapeszt jest taki bardziej monumentalny, a Wiedeń jest taki po prostu poprawny, bym powiedziała. Parlament. Ale tak to wygląda. Ja się nawet nie spodziewałam. Ale ten grzaniec tutaj, niedaleko tej baszty, to jest najlepszy grzaniec ever. Naprawdę, tak dobrego jeszcze nie piłam. Kupiłam go w tamtej budce, tutaj pod katedrą Świętego Macieja. Tam, gdzie ten pan sobie śpiewa. Smakuje tak... gumą balonową? Trochę? Albo jakimś takim mega dobrym owocem. No naprawdę, przepyszny. A kosztował tylko 24 złote. No, a we Wiedniu ile dałyśmy? 40 z kubeczkiem. No właśnie, czyli 20. To sorry, to muszę przeprosić Wiedeń. Ale na Węgrzech ten. Czy to jest strudel? Ale w Czechach mam lepszego, to nie. Nie, dobra, wiesz co? Pamiętasz tą umamę kafe? Tak. Umami? To tam były takie też, nie? I dobre były, i na ciepło podawane, pamiętasz? Ty? No. To nie, to sorry, ale w Pradze mam lepsze. Znaczy nie wiem, bo nie próbowałam, ale nie zdradzę braki pod tym względem. Tak samo jak w Pradze nie kupię kurtoszkołacza. Znaczy kiedyś kupię, ale tylko po to, żeby pokazać, że to jest skam. Bo w Pradze kurtoszkołacze nie istnieją. W sensie istnieją, ale nie powinny.
No i w Budapeszcie chyba taka trochę lipa z tym jarmarkiem. Nie wiem, jakoś się czuję tutaj strasznie taka przytłoczona i bodźcami, i ludźmi, i tym światłem. Może też dlatego, że jest jakby dosłownie przy galerii. Tam z tyłu jest w ogóle jakiś facet w kopule. Bo co, bo zmarznie, to jest rzeźba, hello. Ta choinka, no nie wiem, jakoś nie czuję tutaj takiego ducha świąt, tylko czuję takiego ducha kapitalizmu. Jakby weź coś kup, weź coś zjedz. Ci wszyscy ludzie tak stoją, jedzą, bo nawet nie siedzą, tylko stoją, jedzą. Nie wiem, strasznie głośno to jest, jakoś nie do końca jest na tym jarmarku fajnie. I przyszłym do restauracji zjeść sobie tradycyjny węgierski gulasz i się napić do kaja, czyli tutaj pierwszego wina. Jeżeli chodzi o bar, w którym jesteśmy, to jest Drum Cafe i za ten gulasz zapłacimy prawie 50 zł i on jest bardzo mała porcja w porównaniu do tego, co było we Wiedniu. W sensie, co prawda, dobra, we Wiedniu zapłaciłam tyle samo, co zapłaciłam za nocleg, ale przynajmniej ta porcja była wielka i wiedziałam, że to jest warte. A tutaj nie wiem, tutaj spróbuję. Proszę. Bardzo chciałam z tymi haluszkami sobie zamówić. Co prawda, to nie są haluszki, tylko pewnie jakieś takie zwykłe po prostu kluseczki, ale... O kurde, to dobre to jest. Albo może taka jestem po prostu głodna, albo taka zmęczona. Swoją drogą mega nie polecam tej restauracji, mega niemiła obsługa i takie jakieś bardzo małe porcje, a bardzo drogo. Strasznie pewnie trafiłyśmy na jakąś pułapkę taką dla turystów. Taką totalną masówę. To jakaś wycieczka. Już się załapiemy. To nie jest po trudno, nauczymy się nowego języka. Aż to ogólnie jest takim bardziej właśnie monumentalnym miastem, tak jak mówiłam, ale dużym minusem jest to, że no, że w sensie, nie wiem, że oni jakby ten cały jarmarz kupili tak w jednym miejscu, a jeżeli chodzi na przykład o porównanie z Wiedniem, no to Wiedeń był wszędzie, po prostu wszędzie był ze święta, wszędzie był adwent i tak dalej, a tutaj jest tak, no mamy na przykład ładną uliczkę i one na przykład mają świetny potencjał, ale w ogóle nie wiem, jakoś w ogóle nie czuć tutaj aż tak bardzo tych świąt, ale w każdym razie na przykład w tej uliczce fajnie by było, gdyby były jakieś takie dekoracje świąteczne, a ich nie ma po prostu. To jest takie trochę, no przykre. Tak samo też jak wczoraj byłyśmy na głównym rynku, tam gdzie jadłyśmy w tej restauracji. No i tam na przykład, wiecie, to jest główny jakiś taki rynek, jakiś taki główny plac i zero w ogóle świąt. Nawet na tych słupach takich tych latarniowych to w ogóle nic nie było. Także no trochę jestem tym Budapesztem zawiedziona, a naprawdę miałam takie bardzo duże oczekiwania wobec niego. Więc może to też jest złe, że ja się napaliłam na coś, a potem nagle tego nie dostałam. I jestem jak, a bo na przykład w Wiedniu byłam i zawsze myślałam, o, ale w Budapeszcie to w ogóle będzie super, 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 a jest tak, no. Także takie mam uczucie z Budapesztu i idę teraz zjeść langosza, bo może to mnie pocieszy. Okej, to musi być szybka akcja, jesteśmy właśnie na langoszu, ale tutaj jest dużo takich gołębi psychopatów, którzy się po prostu rzucają na te stoliki, także niczym w Krakowie trzeba po prostu szybko wsiąść na langosze. No ja wiadomo, muszę nagrać vloga, ale jesteśmy w miejscówce, która się nazywa Retro Langosz i mają bardzo dużo w ogóle opcji tego langosza. W ogóle co jest też fajne, jest tutaj bardzo dużo takich lokalnych ludzi z Budapesztu, czyli na pewno dobra miejscówka. No i nie wiem. Mega dobre. Ogólnie mogę powiedzieć chyba, że polecam.